jak to jest, że w kałuży, w niewielkim oczku wodnym pojawiają się nagle ryby. Złowimy sobie 2-3 flądrki, chcielibyśmy w akwarium, jakie warunki powinniśmy stworzyć tym flądrom? Jak wygląda rynek właśnie tego typu rybek? Powiem tak, absolutnie są one dostępne. Są one zazwyczaj... Koło mnie stoi Julo. Słuchajcie, jak ktoś Jula zna, albo chociażby był na jego Facebooku, to widział, że Julo zajmuje się hodowlą ryb, ale nie nawet u nas w Polsce. To jest bardzo ciekawe zajęcie. Weź powiedz nam 3 słowa o tym. Zajmuję się taką profesjonalną akwarystyką, gatunkami głównie zagrożonymi, albo niektóre już nawet wyginęły w naturze. No i zdarza mi się czasami gdzieś wybyć i czy pomóc, czy działać w jakimś projekcie, który ma na celu czy rozmnożenie, czy też wprowadzenie ponownie do natury gatunku, który raczej wcześniej wyginął. Takie są przypuszczenia. Także czasami sobie podróżuję troszeczkę po świecie. Są to zazwyczaj tereny, gdzie mamy wody kwaśne, takie naprawdę kwaśne, pH dochodzące do 3,5 nawet. Więc no, takiej wody, takiej herbatki z takiej wody byśmy się raczej nie napili. To jest pH porównywalne z Coca-Colą. Ja myślę, że was tak samo jak i mnie ciekawi tego typu temat, no bo wiecie, my mamy sobie jakieś rybki takie akwariowe, kolorowe, fajne, wypasione gdzieś tam w akwariach, no i ty w zasadzie ratujesz właśnie tego typu podobne gatunki, tak? Tak, są to ryby akwariowe. Myślę, że około 98% gatunków, które chronię, nie spotkacie w sklepach. Raczej są to ryby, które są przede wszystkim ciężkie w utrzymaniu, bardzo trudne do rozmnożenia. To jest takie wyzwanie i w sumie jest później radość, jak się uda odchować na rybek, czy wprowadzić go z powrotem do natury, albo też trafi do innych hodowców, akwarystów na świecie, czy też do różnych ośrodków zoologicznych, które też trzymają tego typu ryby. Julo, powiedz coś o tym, jak ty pozyskujesz te ryby, bo jeżeli macie rozmnożyć jakiś gatunek, to macie pozwolenie na pozyskanie jakichś parek i potem musicie z powrotem wrzucić je ileś młodego na rybku, nie? Czy to wygląda ostatnio na przykład w Malezji, to wyglądało w ten sposób, że notabene nie było uregulowań, jeśli chodzi o część gatunków i wiedzieliśmy na przykład, że właściwie zostały w jednym miejscu. To jest obszar tutaj portu jachtowego, takie bagniska niewiększe i wyobraźmy sobie, że na takim obszarze żyje po prostu ryba, która no, nigdzie indziej już nie występuje. Głównie przez, no tam jest główny problem, to są plantacje palmoleistych, czyli ten olej palmowy, którego my używamy, tak? Jest wycinana dżungla pod to i no, pozyskujemy. Oczywiście badamy tą wodę wcześniej, tak? Brudzimy, szukamy, więc to są takie żmudne poszukiwania tych ryb. Sprawdzamy oczywiście wszelkie parametry wody. Czasami są takie rzeczy, takie niuanse, typu, nie wiem, ryba potrzebuje liścia zwiniętego w rulonik, żeby się w nim rozmnożyć. Tak? I jeśli tego nie zaobserwujemy i nie stworzymy później tych warunków w akwariach, no to my tej ryby nie rozmnożymy. Tak? Jak już no, odchowamy, uda się jakby no, na stałe tą, no, powiedzmy nawet produkcję tego narybku uruchomić, no to też nie jest tak, że ta para czy harem tych ryb jakby rozmnażają się cały czas, tylko to są 2-3 tarła i zwracamy je naturze, odchowujemy na rybek i kolejne, tak? I oczywiście no, większość trafia z powrotem, część jest rozsyłana po świecie, żeby tą pulę genową zachować, gdyby coś się kiedyś stało, żeby można było odtworzyć ponownie ten gatunek. Najtrudniejszy przypadek, z którym się spotkałeś właśnie na takich wyjazdach zagranicznych? Najtrudniejszy? Myślę, że były to sumatrzaki. To są takie niewielkie ryby, w wielkim skrócie, z tych samych rodzin, z których mamy na przykład bojowniki czy gurami, takie popularne ryby akwariowe, tylko bardzo małe, wymagające no, specyficznych warunków spokoju,
Czyli tutaj, no ostatnio na przykład miałem taki przypadek, że jakby wszystkie warunki w zbiornikach moi znajomi mieli spełnione, a tak naprawdę chodziło o to, tylko o to, że akwaria były w miejscu, w którym no kilkanaście razy w ciągu dnia przechodzili ludzie. I te ryby się po prostu płoszyły, a wystarczyło je przenieść w miejsce, gdzie nikt nie chodzi, podchodzi się tylko do karmienia i ona od razu dotarła, podchodziły, więc są, naprawdę są niuanse, no to są takie, takie rzeczy, że absolutnie sobie czasami nie zdajemy z nich sprawy. Załóżmy, że no złowimy sobie 2-3 flunderki, chcielibyśmy w akwarium no dużym, załóżmy, że mamy 200 litrów, chcielibyśmy spróbować te flunderki no niezbyt męczyć, tak, bo wiadomo, że każda ryba no, w akwarium będzie się w jakiś sposób męczyć. No właśnie, jakie warunki powinniśmy stworzyć tym flądrom? Jeśli chodzi o akwaria, które miałyby odtworzyć biotop Morza Bałtyckiego, no to przede wszystkim musimy zapewnić chłodzenie. Tutaj w akwarystyce najczęściej podgrzewamy tą wodę, ryby mamy z obszarów tropikalnych, no tutaj byłaby chłodziarka niezbędna, to nawet nie ma dwóch zdań. No i powierzchnia dna, tak? Bo bardzo często są to ryby, które żyją na dnie albo przy dnie, więc tak naprawdę nie jest ważna wysokość, tylko dno, czyli długość i szerokość tego zbiornika. I to w sumie się dotyczy całej akwarystyki, moim zdaniem. No oczywiście są takie ryby, które tam wymagają wysokich zbiorników, nie wiem, popularne skalary na przykład w akwarystyce, ale są to wysokie ryby, więc oczywiście tak. Ale tutaj przy tym bałtyckim to tak najbardziej chłodzenie, no pokarm myślę, że jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Zresztą preferuję raczej taki pokarm. Ja wychodzę z założenia z takiej szkoły, że zwierzęta słodkowodne karmię pokarmem pochodzenia morskiego, a zwierzęta morskie też morskiego, ale też wprowadzam te słodkowodne żyjątka. Chodzi głównie o nieprzenoszenie patogenów, które są w tym pokarmie. Znasz kogoś, kto ma akwaria i skutecznie hoduje rybki nasze morskie, bałtyckie? Tak, jak najbardziej. Można takie zbiorniki zobaczyć w kilku ogrodach zoologicznych w Polsce. Daleko nie trzeba szukać, tam, że tak powiem, tam za nami też można pooglądać. Absolutnie jest to wykonalne. Są trzymane ryby, są trzymane nasze bałtyckie krewetki, zarówno ta nasza rodzima, jak i ta napływowa atlantycka. Także tylko chłodzenie wody tak naprawdę, bo tutaj latem, no, jak wiemy, w mieszkaniach potrafi być wysoka temperatura. No, nie wyobrażam sobie trzymania ryb bałtyckich w wodzie, która ma 28-30 stopni, tak? No bo woda przyjmie, myślę, że w ciągu kilku dni tą temperaturę otoczenia, nawet w akwarium. Dobra, zmieniliśmy miejscóweczkę, teraz jesteśmy w porcie jachtowym, ale ciągniemy dalej, Jula, za język. Nasz temat przewodni dzisiaj to są ryby akwariowe, nie tylko ryby morskie. No skoro nie tylko ryby morskie, to się spytamy o taką jedną rzecz, bo my sobie w sklepie możemy kupić jakieś tam rybki, nie? Natomiast jeżeli byśmy chcieli taką rybkę nie z hodowli, bo te, które mamy w sklepie, no to są takie zwykle hodowlane, a chcielibyśmy... Coś było. Chcielibyśmy taką rybkę dorwać, no naturalną powiedzmy, no jesteśmy już jakimś tam zapaleńcem i chcemy mieczyka jakiegoś mieć naturalnego. Jak wygląda rynek właśnie tego typu rybek? Powiem tak, absolutnie są one dostępne. Są one zazwyczaj oznaczane jako ryby WF, wild fish, tak, dzika ryba. Mhm. No oczywiście cena jest odpowiednia. Tak. Można dostać, nie wiem, z takich bardzo właśnie popularnych ryb, jak chociażby mieczyk. Znamy, nam się mieczyk kojarzy od razu czerwony. No jest to forma hodowlana, kolor, który został uzyskany przez hodowców. W naturze jest to mieczyk zielony. Przepiękny, naprawdę przepiękny. Jest w ogóle cała masa różnych mieczyków, nie tylko te heleri, które my znamy. Absolutnie są one do dostania. W Polsce, że myślę, że no to na palcach no dwóch rąk można policzyć sklepy, które mogłyby zaoferować ryby z odłowu. Tutaj polecałbym jednak specjalistyczne fora czy grupy akwarystyczne. I ludzie bardzo często sobie ściągają tego typu ryby. W Niemczech oczywiście dostęp to jest dużo większy.
Także bez żadnego problemu. Tutaj nawet nie trzeba się jakoś zastanawiać nad tym, ale też cena nie będzie nas jakoś bardzo przerażać. To nie są kwoty rzędu 1000 zł za rybę, to mówimy o kilkudziesięciu, tak, w porównaniu do kilkunastu złotych za taką rybę w sklepie. Tak? Odpowiednie warunki, czyli jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Dobra, i co nam daje to, że my mamy tą rybę z naturalnego połowu, nie wychowu gdzieś tam, tylko połowu właśnie? Przede wszystkim możemy obserwować naturalne zachowania. Jeśli na przykład mamy takie ryby jak, nie wiem, pielęgniczki. Mhm. Są to ryby, no już sama nazwa wskazuje, jakaś pochodna od pielęgnic, czyli ryb opiekujących się, pielęgnujących narybek. One też się opiekują tym narybkiem. No najczęściej opiekuje się samiec, samiczka, no też, to też zależy od gatunku, to bardzo różnie jest, potrafi no namieszać, jest dużo mniejsza od samca, a też potrafi no ustawić wszystko w akwarium, dużo większe od siebie ryby w okresie tarła i później wychowu na rybku. Przede wszystkim te zachowania naturalne, czyli to, w jaki sposób ryby opiekują się, podchodzą do żeru, jak wyznaczają sobie rewiry, w jaki sposób żerują, bo to bardzo często, na przykład pielęgniczki wymagają piasku. Są to ryby, które przesiewają piasek przez skrzela i w ten sposób pobierają pokarm. To jest ich taki naturalny sposób pobierania. Jeśli mamy jakiś grubszy żwirek, albo kamyki, albo jakieś takie podłoża aktywne, takie granulowane, nie zaobserwujemy tego, więc już nam odpada część zachowań, które byśmy mogli zaobserwować. Oczywiście masa kolorów, tak, jeśli zapewnimy odpowiednie warunki, także świetlne, więc ryby czasami nie wymagają dużego oświetlenia. Dużego oświetlenia wymagają rośliny. One potrzebują tego do procesu fotosyntezy, a ryby nie, na przykład właśnie te, którymi ja się głównie zajmuję, czyli z wód kwaśnych, no tam w ogóle praktycznie roślin nie ma, bo one się nie utrzymają w tak kwaśnym środowisku. Ta woda jest z koloru herbaty, na dnie mamy liści pełno, jak my to mówimy, syfku, i czym więcej tego syfku, tym my się bardziej cieszymy i jest radocha, na przykład jak z takiej sterty liści na dnie wypływa ryba, tak? Mhm. Albo wypływa chmara na rybku z rodzicem jednym, albo drugim, albo obojgiem rodziców. No właśnie, słuchajcie, koło Wejherowa mamy taki akwen, w zasadzie czarnej wody, takiej torfowej. Myślisz, że tam u nas w polskich realiach jest jakaś ryba? Bo ja nie zaobserwowałem. Tak, no na pewno rybą tutaj na terenie Pomorza Gdańskiego, ale nie tylko, która jest pod ścisłą ochroną, jest strzebla błotna. My znamy strzeblę potokową, ale jest też strzebla błotna. Bardzo rzadka ryba, tych stanowisk jest naprawdę niedużo, chociaż tutaj dzięki ostatnio kolegom z naszej morskiej ekipy udało się ustalić nowe stanowisko. Jesteśmy już w kontakcie z profesorem, który się zajmuje tymi rybami i na wiosnę no, będziemy no, jakby weryfikować to stanowisko, chociaż wiem, że tam ta ryba już jest, bo fizycznie zostało to potwierdzone, ale są ryby, które bardzo lubią takie wody kwaśne. Jakby, no, przyroda nie lubi próżni, więc w każdym ekosystemie, w każdych warunkach chemicznych wody jakieś zwierzęta występują. Od jakiegoś czasu pada i z racji na to, że Julo się na tym zna, Julo, weź mi powiedz, jak tak siąpi deszcz, tak, to jaki to ma wpływ na rybę? Ona jest bardziej otępiała, że ona nam lepiej bierze, bo to wędkarze to zaobserwowali, wiesz, że jak pada deszczyk, to jednak ta ryba jest mniej ostrożna jakby. Tak, jest mniej ostrożna z tego względu, że ma o wiele więcej bodźców, no, głównie dźwiękowych, jednak ten deszcz w wodzie, tego słychać. Jeśli nagramy sobie pod wodą padający deszcz, to naprawdę go słychać. Więc moim zdaniem warto łapać w deszczu. Ja przynajmniej mam bardzo dobre wspomnienia z wędkowania w czasie deszczu. Dobra, ale ten deszcz nie płoszy jakoś ryby? Nie sądzę. To jest tak naturalne, no
Tak jak czy nas płoszy ten deszcz? No, co po niektórych, to tak, bo tam chłopaki chcą się zwijać, zobaczcie. Ja z cukru nie jestem. Jak to jest, że w kałuży, w niewielkim oczku wodnym pojawiają się nagle ryby? No, są pytania, na które no, nawet najtęższe głowy odpowiedzi nie znają. Czasami jest tak, że ryby, czy też na przykład chociażby ikra, zostanie przetransportowana do zbiornika z roślinami. Czasami zostanie przetransportowana przez ptaki, bo ryba na przykład pożera ikrę złożoną, tak, przelatuje niewielki odcinek, przetransportowuje. Są, nie? Czasami są takie cieki wodne, które nawet dochodzą do jak są zarośnięte, tak? My nawet tego nie widzimy. A niewielka rybka na rybek jest w stanie przepłynąć. Są, przyroda jest zaskakująca i chyba w ten sposób jest po prostu tak fascynująca.